Witam serdecznie na kanale Amator Kabli. Z tej strony Virgin Novem. I chciałbym zacząć od jakiejś prostej rzeczy, jako że to jest odcinek pilotażowy. Mianowicie chodzi o przesyłanie plików na Amigę bez specjalnego oprogramowania. Na samym wstępie chciałbym podziękować panom, tak, bo mogę im mówić na pan, panu porywaczowi zwłok i panowi panu MGR Zygadło, bo to oni zmotywowali mnie do tego, żeby wreszcie zwlec tyłek sprzed kompa i usiąść przed kompem. Tak, więc tak jak mówiłem, chciałem pokazać, jak nagrać, jak przegrać pliki z peceta na Amigę bez specjalnego oprogramowania, które trzeba by było mieć najsampierw na Amidze. Potrzebne nam będzie do tego przede wszystkim kabel do portu szeregowego w Amidze, biała wtyczka do Amigi, niebieska do peceta. Na śmierć bym zapomniał, dlaczego akurat Amator Kabli. Otóż jakieś, nie wiem, 6-7 lat temu, coś około, jak chciałem wrócić do Amigi, zanim znowu ją zakopałem w gruzach, potrzebowałem kabla, ale no byłem na tyle młody, że ciężko było mi zdobyć cokolwiek na Allegro. Więc łaziłem po różnych sklepach, do sklepu elektronicznego też nie bardzo miałem dostępu. Mieszkałem, powiedzmy, na głębokiej wsi, więc kupiłem kabel, który po prostu miał takie wtyczki jak trzeba i w internecie wyszukałem, co trzeba gdzie połączyć. A że nie bardzo umiem lutować, wręcz nawet totalnie nie potrafię lutować, zastosowałem mniej więcej taki myk. Tutaj akurat trafiłem na kabel z trzema żyłkami. No ale na tamtym kablu było ich dosyć więcej. No i było to na tekturce dużo szerszej. Wszystko było w taki sam sposób właśnie zaklejone. Najprostszy sposób izolacji. Przy okazji widać, czy na pewno kable są wystarczająco daleko od siebie. Tego typu tekturka stała sobie za Amigą i gdzieś taki kawałek od Amigi był zaraz od tekturki. Także broń Boże ruszać tym kablem wówczas. Ale właśnie używając tego rodzaju kabla udało mi się przesłać pierwszy plik na Amigę, no i dzięki czemu w ogóle Amiga odżyła, bo tak naprawdę to już wtedy było ciężko dostać dyskietki. A wszystkie moje dyskietki, praktycznie wszystkie, po prostu... Zresztą, do dyskietek jeszcze wrócimy. Jak już powiedziałem o Amidze i o PC-cie, no to standardowo na pewno będzie potrzebna nam Amiga. W moim przypadku to będzie 500 z Kickstartem 1.3. No i PC z portem.com. Mówiąc PC z portem.com, od razu wykluczam zdecydowaną większość laptopów. Akurat ten laptop też nie jest wyjątkiem. Na tym laptopie po prostu streamuję obraz z PC-ta, jako że nie mam monitora. A do telewizora będzie podłączona Amiga, także tyle tytułem wstępu. Poza kablem, Amigą i PC-tem będą nam też potrzebne dyskietki. Najlepiej z Workbenchem, ale jest też spore prawdopodobieństwo, że na jakiejś spiraconej dyskietce też się znajdzie polecenie potrzebne nam do przesłania danych. Także jeżeli mamy spory zasób dyskietek uszkodzonych, na pewno będziemy w stanie posklejać z tych dyskietek jakąś taką, która nam pomoże. A żeby właśnie nie było za łatwo, to stwierdziłem, że skorzystam z uszkodzonej dyskietki. Generalnie z problemem uszkodzonych dyskietek już sobie poradziłem, ale to pokażę przy innej okazji. Teraz potrzebne nam będzie oprogramowanie, za pomocą którego prześlemy pliki do Amigi, mianowicie ADF Sender. Program nazywa się ADF Sender Terminal, ale akurat pozycjonowanie w tej chwili jest takie, że najłatwiej jest po takich hasłach kluczowych znaleźć odpowiednie linki. Potrzebujemy tutaj ten odnośnik i ten odnośnik, czyli here, no i ten główny. Z tego głównego przejeżdżamy do
ADF Sender Terminal wersja 1.5. Pobieramy wersję full. Natomiast z tego odnośnika tutaj pobieramy paczkę, która jest podana przy metodzie A. Czyli tutaj plik nazywa się prepared, czy też jak kto woli prepared. Więc mamy pobrane oprogramowanie, mamy pobrane pliki, które chcemy przesłać. Instalujemy ADF Sender. Metodą next finish odpala nam się program. Ja już go miałem zainstalowanego wcześniej, no ale jakiś taki trend jest, że to trzeba wszystko pokazać. I to na razie by było na tyle po stronie programu na PC-cie. Teraz musimy się zabrać za Amigę. Więc tutaj mamy port szeregowy, do którego wpinamy tą szerszą stronę kabla. Natomiast tutaj wpinamy dalszą stronę. Więc odpalamy Amigę. Wkładamy dyskietkę. Mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Będę musiał najprawdopodobniej co chwilę tutaj wstawać. No tutaj ten zielony ekran to antywirus. Tak, bo miałem wirusy na dyskietkach. Amiga w ogóle odkopałem prawie że z gruzu. Także w stanie jest opłakanym. Nie mam takiego talentu jak powiedzmy, że inni youtuberzy z tej kategorii, czyli retro. No i ogólnie jeżeli chodzi o retro, to poza Amigą praktycznie nie posiadam nic. Mam same bebechy od Commodora. Gdzie się podziała obudowa, tego nie wie nikt. No jak widać, to jakichś plików brakuje, bo czegoś tutaj sekwencja startowa nie może znaleźć. Ale nie zagłębiajmy się w to. Nie wiem, czy to słychać czy to kamera słyszy, ale napęd zachowuje się w bardzo typowy sposób, jakby właśnie próbował odczytać uszkodzoną dyskietkę, czyli przejeżdżając głowicą do tyłu i do przodu. Teraz musimy odpalić preferencje. A konkretnie ustawienia portu szeregowego. Więc mamy do ustawienia prędkość, rozmiar bufora, bity odczytu, bity zapisu, czyli ogólnie bity danych, bity stopu, parzystość, o ile dobrze pamiętam tłumaczenie, i kontrola przepływu. Tutaj napisane jako uścisk dłoni. I ustawiamy prędkość przesyłu na 19200, rozmiar bufora na 1024, bity odczytu i zapisu na 8, czyli tak jak jest, bity stopu na 1, parzystość, jeżeli dobrze mówię, na żadną, i kontrola przepływu RTS-CTS. Nie musimy tych ustawień zapisywać, możemy po prostu zastosować je, jeżeli nie chcemy na przykład przez przypadek uszkodzić dyskietki, bo w zasadzie to tak to jest zapisane, że czasem to może się po prostu pogorszyć. Więc klikamy na Use. I teraz odpalamy Shella. I piszemy polecenie.
Więc piszemy tutaj niemiecki układ klawiatury, także trochę się zamieszałem. Ale nie wciskamy jeszcze Entera, bo teraz wracamy do PC-ta. Stacja dyskietek w Amidze zachowuje się jakby co chwilę ktoś z niej wyjmował i wkłada dyskietkę z powrotem. Nie spotkałem się wcześniej z takim zjawiskiem. No i wchodzimy w ustawienia ADF Sender Terminal, czyli wchodzimy tutaj w komport właściwości, wybieramy port. W większości przypadków tych portów może być 500. Najczęściej te fizyczne, faktycznie wystające z tyłu płyty głównej są na samym początku. W moim przypadku jest to COM1. W zasadzie jeżeli wybierzemy zły port COM, czyli taki niefizyczny, to program z chęcią nas powiadomi komunikatem po niemiecku. Wracam na COM1. Prędkość przesyłu, tak jak na Amidze, 19200. Tutaj bity odczytu i bity zapisu są w jednym ustawieniu, czyli 8. Parzystość żadna, bity stopu 1. Kontrola przepływu, tutaj już nie hand shaking, tylko flow control. RTS, CTS. No jak ktoś jest hardcorem, może sobie wybrać język niemiecki, ale to się wytnie. Klikamy w ten czerwony mały punkcik, taki tutaj ten. W ten sposób otwieramy port. Klikamy na tutaj tą małą ikonkę z A. I wybieramy plik Transwarp Long. Jeszcze nie klikamy otwórz, ponieważ jeszcze nie wcisnęliśmy Enter na Amidze. Mała ciekawostka, tutaj plik Transwarp ma jeszcze dodatkową nazwę, jakby końcówkę long, ze względu na to, że jest ona przedłużona o konkretną ilość bajtów, nie pamiętam dokładnie ile, ze względu na to, że podczas przerywania transmisji do Amigi, Amiga po prostu gdzieś połyka końcówkę pliku i dlatego ten plik jest przedłużony. Więc taki lifehack. Zanim klikniemy przycisk otwórz, zatwierdzamy nasze wcześniej wpisane polecenie na Amidze. No i wszystko, znak zachęty znika. Amiga czeka, aż coś się pojawi. Jeżeli już mamy zatwierdzone Enterem polecenie na Amidze, to możemy już kliknąć tutaj otwórz. Plik, jak widać, przesyła się. Chciałem powiedzieć, że ten lag był spowodowany transferem obrazu z PC-ta, a nie problemem z kablem. I teraz pojawia nam się komunikat, czy chcemy wysłać kolejny plik. I nie wybieramy jeszcze nic. Na Amidze wciskamy Ctrl C. O, tutaj. Ctrl i C. Może teraz wezmę kamerę luzem. Jeżeli wcisnęliśmy Ctrl C, to teraz możemy wybrać, że chcemy wysłać kolejny plik. Wybieramy dowolny, ale na wszelki wypadek wybiorę ten sam. I w tym momencie już plik się nie przesyła. Możemy już anulować, nie przesyłać następnego pliku. A dlaczego? Dlatego, że tutaj polecenie się zakończyło. W momencie, w którym wcisnęliśmy Ctrl C, Amiga czekała na jakiś kolejny sygnał. No i dostała ten sygnał dopiero przy przesłaniu do kolejnego pliku i wtedy załapała to Ctrl C. Zgaduję, że gdybyśmy wcisnęli Ctrl C podczas przesłania pliku, zostałoby się dokładnie to samo. Teraz możemy tylko wpisać polecenie wyświetlające wszystko, co mamy w ramie, w sensie w dysku RAM. I przejdziemy sobie do dysku RAM i klasycznym DIR-em, wiem, wszyscy wpisują list, ja się nauczyłem z DOS-u DIR, mamy plik transwarp i ten plik możemy albo wykorzystać teraz w tej chwili prosto z RAMu, albo przegrać go na dyskietkę. Ja mam co prawda dyskietkę uszkodzoną, ale ze względu na to, że i tak tej dyskietki nic nie uratuje. Ze względu na to, że i tak tą dyskietkę będę czyścił, bo za to się jeszcze nie zabierałem. Może nawet zachowam tą dyskietkę właśnie na tą okazję. O, lewą ręką się dziwnie wkłada dyskietkę. Musiałem odbezpieczyć dyskietkę. Prostym poleceniem. Copy.
RAM. W zasadzie nie musiałbym pisać tego RAM, skoro już jestem w tym folderze, no ale... Do napędu 0. Kopiujemy plik transwarp. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo no, przeszło. Teraz możemy przejść do DF0. I wyświetlić listę plików. Gdzieś tam na końcu powinien być transwarp. Mamy go. I teraz mamy nagrany program na dyskietce. Czy on się odczyta w przypadku tej uszkodzonej... Czy on się wczyta w przypadku tej uszkodzonej dyskietki, to nie wiem, ale już zabezpieczyłem ją znowu przed zapisem. Wróciła ona do napędu. No i teraz możemy użyć polecenia transwarp, żeby zgrać jakąś konkretną dyskietkę na pustą dyskietkę. Dobra, wracamy z powrotem. Musiałem się upewnić, że dyskietka, na którą mam zamiar nagrać obraz, jest na pewno sprawna, no i musiałem sam obraz zgrać jeszcze raz. O, chyba nie będzie chciała w tym miejscu już wczytać. Zobaczymy, czy samego transwarpa jeszcze będzie mogła użyć. No jak nie, to go prześlemy. Teraz to już umiemy, prawda? Battery backup clock not found. To jest najbardziej irytujący komunikat w całej Amidze. Moje rozszerzenie pamięci po prostu najprawdopodobniej nie ma tego modułu. Nie mogę znaleźć w ogóle nawet podobnego rozszerzenia nigdzie w sieci. Niby no name, a nazywa się Alma. Tak, no udowodniłem, że w jakiś sposób no, na uszkodzonej dyskietce też można sobie poradzić. Całe szczęście już niedługo będziemy naprawiać dyskietki dosyć niekonwencjonalnym sposobem. Dobra, no to otwieramy jeszcze raz shella. No i na wszelki wypadek, jeżeli ktoś by chciałby sobie poczytać, to polecam rozciągnąć okno. Ponieważ jak wpiszemy transwarp, program przywita nas niemałą encyklopedią. Nie chcę mi się znowu borykać z problemami, także będę nagrywał jeszcze raz, tylko tym razem wybiorę taką prędkość przesyłu, jaka była ustawiona wcześniej. Nie chcę mi się ustawiać jeszcze raz przesyłu. A i tak będziemy mogli proces nagrywania dyskietek po prostu przyspieszyć podczas montażu. Czyli transwarp z portu szeregowego przy prędkości 19200 do napędu, tutaj akurat numer 1, ale no, program ma na myśli numer 0. Wkładamy pustą dyskietkę, a z returnem czekamy, aż prześlemy plik. Same problemy. Teraz klikamy send, wybieramy obraz, który chcemy nagrać. Ten obraz udostępnia. Jest prosty, ale całkiem przydatny. Zanim otworzymy ten plik, musimy zatwierdzić przesył Enter. Jeżeli mamy już włożoną pustą dyskietkę, wciskamy Enter. Każe nam pospiesznie wysyłać dane teraz. Skończyło nam się nagrywanie, teraz musimy wcisnąć tutaj Q. I zobaczymy, czy dyskietka nagrała się poprawnie.
To jest dyskietka, którą przygotowałem. W zasadzie bardzo prosta sprawa. Mamy X kopię na pozycji 0, na pozycji 1 X kopię Professional. Nie wiem, coś się później zmieniło, ale z początku nie mogłem przegrywać dyskietek, mogłem tylko je sprawdzać i formatować i głównie do tego właśnie to służyło. Amiga Explorer, czyli właśnie to narzędzie, które jest najwygodniejsze. FixDisk. Szczerze powiedziawszy, FixDisku użyłem raz i za bardzo mi nie pomógł, ale ten temat jeszcze zagłębimy. Preferencje w razie, gdybyśmy chcieli zmienić na przykład ustawienia właśnie portu szeregowego. Program Bformat. Do tego programu wrócimy przy okazji odratowywania dyskietek. No i dwa polecenia, jedno po drugim, to jest, nie chciało mi się tego robić jakoś dokładniej, load WB i end CLI, czyli wczytywanie workbencha i wyłączanie tego wiersza poleceń. I tak przygotowana dyskietka może nam wystarczyć do po prostu odratowywania dyskietek. Liczę na to, że następne moje materiały już będą dużo bardziej profesjonalne. Chciałbym też zaprosić wszystkich oglądających, czyli dwie osoby, bo na razie na tyle liczę, na moją grupę na Facebooku o nazwie Szukam Gry z Dzieciństwa, gdzie różni ludzie szukają różnych gier, niekoniecznie na Amiga, również też na inne platformy i z lat 90. i z samego początku XXI wieku. Gdzie nawet jeżeli nie szukacie gry, to też możecie pomóc być może komuś innemu w odnalezieniu gry. I to by było na tyle z tej strony ode mnie w tej chwili. Ja nazywam się Virgin Nowem i do zobaczenia w następnym odcinku.